Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym codzienniku biblijnym. Dziś poniedziałek, trzeci dzień czerwca. Z Biblią na co dzień są słowa z drugiej Księgi Królewskiej, z 19 rozdziału. Panie, Ty jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. I z listu do Rzymian, z 10 rozdziału. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Nie wiem, jakie macie skojarzenia, kiedy słyszycie zestawienie tych dwóch tekstów biblijnych. Mnie zachęcają one, aby spojrzeć zarówno na Boga, jak i na człowieka. Słowa te pokazują nam niezwykłość Pana Boga. Boga, który stworzył niebo, ziemię, Boga, który stworzył ludzi i spogląda na ludzi, troszcząc się o każdego człowieka jednakowo. Bóg nie robi podziałów, nie wyznacza różnic między ludźmi, traktuje każdego jako wyjątkowe swoje stworzenie. Niestety my bardzo często działamy zupełnie inaczej. Wielu ludzi lubi tworzyć podziały. Bardzo chętnie dzielą się w zasadzie ze względu na wszystko. Ze względu na wzrost, kolor oczu, włosu, płeć, rasę i wiele innych podziałów starają się tworzyć. W zasadzie każdy z tych podziałów jest bez sensu. Ponieważ Pan Bóg patrzy z miłością na każdego i każdego chce traktować jednakowo. My w związku z tym powinniśmy również podchodzić do każdego człowieka z pełnią wyrozumiałości, z szacunkiem, z miłością, z wrażliwością, traktując jeden drugiego jako bliźniego, jako brat i siostra, jako ktoś, do kogo zostaliśmy powołani, aby obdarzyć się po prostu szacunkiem i miłością. Pan Bóg nie czyni różnicy. On jest tym, który stworzył wszystkich i wszystkich traktuje jednakowo. Dlatego apostoł Paweł, doświadczając miłości Jezusa Chrystusa, doświadczając przebaczenia, które jest dla każdego, mówi, nie masz różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest Pan, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Zachęcam Ciebie, byś właśnie w taki sposób spojrzał na ludzi, którzy Cię otaczają. Byś w taki sposób spojrzał na tych, być może których znasz, albo o których tylko słyszałeś, że jesteś powołany do tego, aby okazać im szacunek, wrażliwość i miłość. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. On miłosierdziem obdarza Ciebie i chce takim samym miłosierdziem obdarzyć każdego napotkanego człowieka. Nie bez powodu codziennie w swoich modlitwach wołamy Ojcze nasz, aby podkreślić tą wspólnotę i to, że Bóg zaprasza każdego do wspólnoty ze sobą. Ruszając w kolejny tydzień, ruszając w dzisiejszy dzień, pamiętaj, że Bóg obdarzył Cię łaską, obdarzył Cię miłością, abyś w taki sam sposób, z łaską, z miłością, bez budowania podziałów, spoglądał na drugiego człowieka i okazywał mu to samo, co otrzymujesz z Bożych rąk. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.